że na przykład obecnie w tym świecie bez wartości jest szansa na arystokrację ducha? Jest i to jest konieczność. Ona jest zawsze przed nami, ta szansa. Ona jest dla wszystkich. Ona jest dla wszystkich. Tak. Katolicyzm to jest arystokracja ducha. Katolicyzm to jest propozycja, wzniesienia się ponad własną doraźność i ponad własną ułomność. I to właśnie cudowne w Kościele katolickim, że nie ma tutaj żadnej wiedzy ezoterycznej, że nie ma żadnej wiedzy dla wybranych, nie ma żadnej takiej wiedzy, która byłaby zastrzeżona dla jakiejś elity, jakiejś sitwy, żadnych tajemnic, które byłyby zamknięte w jakimś sejfie i niedostępne ogółowi. Reguły gry są znane i wyłożone publicznie 2000 lat temu i kwestia tylko taka, czy się te reguły gry chce respektować i czy chce się uwzględnić ten fakt, który miał miejsce 2000 lat temu, bo to jest też takie popularne nieporozumienie, że rozprzestrzeniło się mniemanie, że religijność to jest kwestia li tylko wiary, gdy tymczasem religijność i wybór, decyzja polityczna, no bo religijność dla dorosłego człowieka to musi być decyzja, prawda? A nie impuls, jakiś poryw uczuć uleganie emocji i nastrojom. Otóż to nie jest kwestia wiary, tylko to jest kwestia wyciągania konsekwencji z faktów, a zatem to jest kwestia informacji. To jest kwestia informacji. Ten fakt, który miał miejsce w Palestynie 2000 lat temu, jest lepiej udokumentowany niż jakikolwiek chyba inny fakt w historii, a na pewno w historii tak odległej. Żaden inny fakt, żadne życie ludzkie nie jest lepiej udokumentowane przez relacje świadków, które to relacje świadków wytrzymują skutecznie z jednej strony analizę, powiedziałbym nawet i detektywistyczną konfrontację źródeł, a z drugiej strony wytrzymują to, co nazywamy w historiografii krytyką źródeł. Postaci takich gigantów historii jak Juliusz Cezar, czy Aleksander Macedoński, o których istnieniu i czynach przecież nikt nie powątpiewa. Nikt nie mówi, że to są legendy, że to są postaci mityczne i zmyślone. Otóż i Juliusz Cezar, i Aleksander Macedoński są znacznie słabiej udokumentowani niż Jezus Chrystus i dajmy na to święty Paweł. Oni są słabiej udokumentowani, dlatego że relacje o nich mamy zachowane w odpisach dokumentów, z których najświeższe pochodzą na przykład z 6 czy 7 stulecia po Chrystusie. Tak? A nikt nie powie, Juliusz Cezar nie jest pewne, czy istniał i nie jest pewne, czy przekroczył Rubikon, dlatego że dokumenty o tym opowiadające zachowały się w bibliotekach, w odpisach właśnie dopiero z wieków znacznie późniejszych. Ale w XVIII wieku na przykład tak zwana krytyka biblijna, która doszła do głosu, zaczęła podważać Biblię jako źródło. Na pewno wiedzy. No bo na przykład Biblia tutaj pisze o jakimś ludzie Chetytów, o którym nigdzie nikt nie pisze. Minęły lata, odkryto całą bibliotekę, tak, prawda, ogromną na tabliczkach glinianych, prawda, i się okazało, że to był nie tylko, że ten lud istniał, to jeszcze był, tworzył mocarstwo lokalne. A zatem kwestia informacji. Nie żadnej ślepej wiary, tylko kwestia doinformowania. No i trzeba się tylko chcieć doinformować. A pan Voltaire twierdził, że 50 lat po jego śmierci chrześcijaństwo zniknie. Paradoks polega na tym, że 50 lat po jego śmierci w jego własnym domu w Szwajcarii i na jego własnej prasie drukarskiej drukowano Biblię. Tak,
tyle wyprorokował pan Voltaire. Więc tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że XVIII wiek, kiedy to weszła ta fala krytyki, on to się przetoczyło jeszcze przez pierwszą połowę wieku XIX, gdzie proponowano tak zwaną demitologizację, czyli oczyśćmy Biblię ze wszystkich elementów cudownych, bo Pan Bóg stworzył świat, nadał mu prawa, świat się rządzi tymi prawami, już Pan Bóg nie może nawet ich zmienić. A więc jakieś chodzenie po wodzie, jakieś strzeszanie umarłych, to są mity, to są bajki. Pan cytował tę anegdotę świetną, rosyjską, o tym świętobliwym mężu, z którego się ktoś tam naigrawał, mówił, że Pana Boga nie widział, tak? A tak, to był... Niech Pan to przypomni, co to było, bo to jest zabawne i pouczające. To jest ciekawa postać, to profesor Wojno Jasieniecki, profesor chirurg, światowej sławy, autor wielu prac naukowych, kiedy owdowiał, wstąpił do monastyru, po jakimś czasie zrobiono go biskupem. No bo był mądry, bo znał języki, bo był bardzo pobożnym człowiekiem i tak dalej. Został biskupem. Notabene wcale nie każdy chce zostać biskupem, bo ja znam wiele przypadków ludzi, którzy chcieli zrobić biskupami, a którzy odmówili stanowczo, bo uważali się za ludzi modlitwy. W każdym razie ten człowiek został biskupem i kiedy Sowieci chcieli wydać jego książkę chirurgiczną, zastrzegł sobie, że mogą ją wydać, ale w tym momencie, kiedy tam napiszą, że autorem jest biskup i oni to zrobili. Ale od tego momentu zaczęły się jego kłopoty, zsyłki na prowincje gdzieś i tak dalej. Kiedy Hitler napadł na Związek Radziecki, o nim sobie przypomniano i skierowano go do prestiżowego jakiegoś takiego ośrodka, gdzie uratował od niechybnej śmierci 700 oficerów radzieckich. Ponieważ był, chirurgiem. Proszę to powtórzyć, był bardzo wybitny chirurg. Tak, i przeprowadził 700 operacji na mózgu. I po wojnie jakiś lotnik radziecki, naigrywając się z niego, mówi, no co biskup mówi, ja całą wojnę po niebie przelatałem i Pana Boga nie widziałem. A on pogładził się po brodzie, mówi, wiesz co synu, a ja przeprowadziłem 700 operacji na otwartym mózgu, a rozumu też nie widziałem.